Kochani, chcę wam zdradzić pewną niezwykłą tajemnicę. To nie jest dla każdego i ta tajemnica jest tylko dla wybranych, ale zauważyłem, że jeżeli ta tajemnica trafi w niewłaściwe ręce, to dużo krzywdy nią dany człowiek nie zrobi. Natomiast jeżeli trafi we właściwe ręce, to może sprawić, że w sytuacji, kiedy nie mieliśmy żadnego właściwego argumentu, żeby swojemu partnerowi przekazać coś bardzo ważnego. No dobra, dość gadania. Kochani, tajemnica polega na tym, że jeżeli kogoś informujesz o tym, że mówisz mu prawdę, patrzysz prosto w oczy, mówisz prawdę, całą prawdę i tylko prawdę i tak mi dopomóż Bóg, to on w 80% jest w stanie ci uwierzyć, chyba że jest innego zdania i wtedy ci wierzy w bardzo niewielkim stopniu. Natomiast, żeby ktoś ci uwierzył w to, co mówisz, można zrobić taki fajny myk, który spowoduje, że nagle ta osoba zacznie ci ufać, mimo że nie ma podstaw do tego. Ten myk polega na tym, że jeżeli się przyznasz, oczywiście to nie musi być prawda. Chodzi o to, że po tym, jak się przyznamy do tego, że kłamaliśmy, jak z nut, ale teraz pod wpływem danej chwili, danej emocji będziemy mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, bo chcemy, żeby wreszcie ta prawda wyszła na jaw, żeby wypłynęła jak oko w rosole, to wtedy ta osoba, patrząc nam w oczy, zaczyna nam wierzyć. I to działa na większość ludzi w bardzo dużym stopniu. Jeżeli komuś przyznasz się, to nie musi być oczywiście prawdą, że go kłamywałeś, a teraz będziesz mówił prawdę. To ta osoba jest gotowa ci uwierzyć dużo łatwiej, dużo mocniej i dużo szybciej niż wtedy, kiedy będziesz zapewniał, po prostu zapewniał, że mówisz prawdę, całą prawdę i zawsze jesteś prawdomówny, zawsze, zawsze. Dlatego, kochani, chcę wam powiedzieć prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, że prawda jest zupełnie inna, niż nam się wydaje.